Witam kolegów w tygodniu hodowcy, odcinek trzeci. Zaczynamy. Zawsze z tej kotłowni, akurat z tego miejsca, ale jakoś tak mi to, nie wiem, tak wychodzi dziwnie. Niedziela, pogoda ładna, zaraz pokażę. U mnie przeważnie sobota lub niedziela, raz w tygodniu jest kąpiel. Chyba że pogoda kiepska lub nie mam czasu, też się jakoś tego nie trzymam mocno, ale jest kąpiel. Kąpiel jest przeważnie daje w Regowecie. W takie wiederko 10-litrowe, ponad chyba 10 ml Regowetu wlewam lub Candywetu. Nie używam raczej soli żadnych, tylko te dwie rzeczy przeważnie na zmianę lub jak mi tam pasuje kąpiele. W ogóle młode, także tak wygląda u mnie, idziemy kąpać. No, one sobie tutaj dojadają. Taki okres głupi jest, że też z tym kąpielą nie wiadomo jak będzie, pogoda po prostu kusi i taka no chęć. Ale one się gonią, one tu, także myślę, że je troszkę na siłę wyrzucę na tą wylerę trochę, żeby sobie posiedziały. I może skorzystają po prostu trochę z tej kąpieli, także zobaczymy. Pogoda w końcu troszeczkę bez deszczu i ładna, to aż samemu chce się żyć, także tutaj rozpód wykąpiemy trochę później, ponieważ te słońce tu jeszcze tak nie dociera. Słońce troszeczkę się obróci, nakieruje, więc takie te słońce, no zawsze im jest przyjemniej na pewno i wtedy mają większą chęć. Także idziemy zobaczyć, wyrzucaj. I widzimy. Hej. Także kąpiel jak na nich fajną sprawą widzę. Spragnione tej kąpieli. W zeszłym tygodniu nie było kąpane. Widać, że chętnie może same by nie poszły, bo by się goniły w środku, nie miałaby tu ochoty, a na siłę wyrzucenie po prostu ich na troszeczkę, na godzinkę na zewnątrz, to, że one to widzą, że one mają po prostu, no inne, nie widzą zajęcia, nie widzą tych gniazd, nie widzą tego gonienia się, więc można w nich wymusić taką kąpiel. No nic, nie przeszkadzamy im, także do następnego. I witam ponownie kolegów. Chwilę minęło, dwa tygodnie od tego, co już dograłem na początku, bo mam nagrane, to się pojawi, bo nie będę kasował. Jedynie między tym odcinkiem, co nagrywałem do dzisiaj, jest dwa tygodnie, więc przepraszam, po prostu czasu nie miałem, dużo spraw różnych i życiowych, związkowych i tym podobnych, więc zobaczcie, u nas śnieg. Więc myślę, że lecimy dalej, troszeczkę czasu, wiadomo, okres też takich tego wirusa, więc nie będziemy na tym się skupiać, dosyć mamy mediami to wypchane, także zachowajmy spokój i miejmy dobrą nadzieję. A jeżeli chodzi co dalej w hodowli, chciałem dzisiaj oblot mały robić, znaczy oblot pierwszy wypuszczania, bo dla tych co oglądają pierwszy raz mój kanał, mam tylko parę młodych rocznych, 20 parę sztuk, 28, ale 25, tam 3 późne do lotu, przeniosłem je tu, daleko nie jest i tak planowałem dzisiaj, no tak trochę zimno, ten śnieg, ja chciałbym, żeby tutaj troszeczkę jakby to wbiło we mnie, więc poczekamy. Roczne jajka mają w 80-90%. Parę sztuk tam się paruje jakoś na opak,
Więc też myślę, że gołąbki nic im nie jest, że są zdrowiutkie. Korzystają chętnie z bojlerki. Tu wylot belgijski, drugi zamontowałem. Belgijski wlot neon. Jak widać, tu na razie one mogą tam chodzić na niego, żeby sobie zapoznały się. Miałem plan taki jeszcze taki, tutaj taką siatkę na młodych, takie coś sobie zrobię, taką ramkę, żeby go otworzyć, położyć i zawsze one mogą sobie tutaj widzieć z góry jeszcze co się dzieje, więc to by też było dobre. Lub tą pleksę wymienić na przedroczystą, też nie jest głupim rzeczą, więc dwa są i tu będą gołębie roczne, będą latały, jeżeli loty będą. A tu rozpód, młode poklute, także powoli idziemy. Zaraz tu wezmę akurat kawusia mistrza, także zobaczymy mistrza samozwańczego. Albo zawsze tak ja twierdziłem, że o tej porze roku jesteśmy mistrzami, liczniki się zerowały z zeszłego roku i zaczynamy wszyscy od początku. Na dzień dzisiejszy jesteśmy wszyscy mistrzami. To chyba mówiłem już, przygotowałem samice, będą tu sobie, a tu po prostu ten wlot. Ogólnie ten wlot będzie na całości, bo to będą samce 15-30 gniazd i na połowie to jest zrobione, że będą sobie wchodzić do swoich boksów i tak dalej, ale gołębika jest tylko część uruchomiona, tam siedzą na jajeczkach, niektóre mają pary, tu chyba dwa samce są wolne, bo jest samic mniej. Dużo właśnie robi to, zawsze mi pomagało samic więcej wpuszczanie i mieć więcej samic, bo to było jakby szybsze, samce se znalazły. A samic jest mniej dwie, więc to tutaj też różnie bywa, ale siedzą tutaj na jajeczkach. Tak, tak. No co? Przeszkadza ci ktoś, nie? Lubię jak samic po prostu. Gorzej jest jak, znaczy gorzej, jak ucieka zaraz ktoś albo z gniazda, nie? O, o. No. No, ten już wieje, a to powiedzmy otworzyłem klapę, więc może dlatego. A tu jak otworzymy klapę? To jest charakter. Także tu nie ma, tu się wiem, że gdzieś pobiło coś. No i teraz mogę pokazać też, o, jeżeli chodzi o, powiedzmy te ruszta, pierwszy raz tak mam to, to powiedzmy, coś tu spadło. Tak, te. Spadł ten. Bo co? Tutaj tak nie widać, ale tą ściółkę niektóre znoszą. Znoszą i pakują. Tu jest samiec samotny. Tu samczyk siedzi. Tak. Także tu jest ok. Tu jest ok. Tu samiczka siedzi. Tu jest ok. Tu była jakaś wojna ostatnio. Także tak to wygląda. Aha, i znoszą do gniazd. Także to też jest takim minusem. No ale może im to trochę przejdzie, ogólnie sprzątania jest na pewno mniej. O. Także jak one by tutaj stały, to by tak widziały o okolice. Więc fajnie tu by było mieć siatkę. Więc myślę, że to będzie fajne wejście. Tu to opada i po prostu przymyka się. Wstawia się, tu są jeszcze do montażu. To jest akurat setka, także. Także nic. Codziennie świeże cegła, gryty. Nieraz tak widzę, że na przykład zostaje dużo, dzień robię przerwy i za dwa dni wrzucam. Także taki jest mój okres ostatnio, że tak powiem, hodowcy.
No i tu dzisiaj akurat sobota, trochę w pracy byłem. Tu są te przegrody, o, które się wstawia. I zaślepiać można też również, żeby sobie zmniejszyć te wejścia. Także dzisiaj będę sobie tutaj chcę trochę pogrzebać. O. Także to wszystko tutaj jest. A tu czeka na młodych. Także nic, idziemy do rozpłodu. I dzisiaj wrzucę jakiś filmik. I tak myślę, że troszeczkę bardziej na bieżąco. Coś tutaj zawsze, tak jak mówię, ten kanał jest, będzie, tylko po prostu nie zawsze czas i też jakiegoś parcia nie mam. Będę się starał raz w tygodniu filmy, ale nie zawsze wyjdzie, także o wyrozumiałość proszę, bo to jest hobbystyczny kanał, taki z pasji ma być, a nie jakoś taki na chama, bo nagrywam, bo coś rzucę, wszystko, także nic. Słoneczko korzystają. Idziemy do środka. I tak jak wspominałem, notatnik hodowcy, fajna sprawa, później elegancko będzie widać. A tak jest poklute, data lęgu 10, niedawno są na kluciach i wszystko, można mieć obraz danych par, każdy co może robić też w wyszycie, ale też takie pomocne. Miałem tu parę wojen, także nie jest tak kolorowo. Gniazdo, tu jedna z takich moich najlepszych samic rozpłodowych. Oczywiście jest 18 par. Dużo gniazd, ale oczywiście to dla mnie jedno z, powiedzmy, no nie jakaś najważniejsze, może jedno z ważniejszych równomiernie z innymi. Akurat musi być rozpieprzone te gniazda na 18 jedno. Bo tak widać, że ten, także młode już są poklute, także tak, także już dzisiaj widzę, że prawie w większości, oczywiście zdarzyły się na tyle par, że gdzieś było jedno jajko zalegnięte, chyba z 3 sztuki są, że było jedno puste, jedno zalegnięte. A o, tu już pierwszy też wykluty, no co, tak, tu już znieśli następne jajka. O, i tu wczorajsza wojna, to jest druga para, która była wczoraj wojna, i czerwono rozpryskane, także jest ogólnie kiepski, na pewno jest kiepski, bo jest nie ma dużo miejsca. Jest dużo par, ale takie warunki mam. Na pewno no, będę na chama starał się troszeczkę nachować tych swoich, co chciałem. I na jesień będę na pewno wyprzedawał część to bardzo. Znaczy, no, tak połowę myślę, będę próbował coś zrobić, bo no bo nie mam tyle miejsca. Tu po prostu chcę zrobić jakby po dwie cele na tej wysokości. Dwie cele, duże, takie, że mogą być nawet zamknięte. Później jak się po prostu trochę unormuje, że pierwszy lęk przynajmniej, że ładnie zależone, drugi może i wtedy można wypuszczać na wójlerkę. I tu góra wtedy 2, 4, 6, góra 12 gniazd. No te 6 par na pewno będę musiał siłą rzeczy jakoś no stąd wycisnąć, bo no jest to dużo, wszystko jest przeniesione jakby ze starej części, z starego gomika, no podzielenie i chęć odbudowy stada jest i no i tak dalej, każdy wie. Także nic, nie wiem czy coś jeszcze nagram, myślę, że to wrzucę jako takie następny odcinek z życia hodowcy i po prostu i takie tam, a po prostu taki ogólny film rzucę, jakiś tematyczny może zaraz, a jak będzie się udawać, to te dni też będą wrzucane, zobaczymy. Także pozdrawiam was, do usłyszenia, trzymajcie się i bądźcie zdrowi, to przede wszystkim.